Łukasz Bieńkowski na amatorskim pucharze KSW. Myślę, że to pytanie właściwe z racji tego, że jesteś młodym zawodnikiem, ambitnym, ale no, trzeba przyznać jasno, że gdzieś tam bardziej na początku drogi niż w połowie czy na końcu. Co takiego zauważyłeś po tym młodym, jeszcze młodszym od ciebie pokoleniu dzisiaj tutaj? Jestem tutaj, to jest mój trzeci puchar KSW, na którym jesteśmy. Na trzeciej edycji sam startowałem, na czwartej i piątej chłopcy tutaj z ciechanowskiej grupy. Także poziom jest super, wszystko idzie tak jakby w dobrym kierunku. Dzisiaj może troszeczkę mniej zawodników, nie wiem czemu tak wyszło, ale walki są bardzo, mimo wszystko walki są bardzo ciekawe. Z racji całego tego zajścia po ostatniej walce z tym nielegalnym kopnięciem, no taka, można powiedzieć, wynikła taka debata, gdzie w pewnym momencie wydaje mi się, że straciłeś zimną krew i tak zareagowałeś żywiołowo. Czy tak było? To znaczy, nie no, zimna krew. Napisałeś no, na fanpage'u swoim oficjalnie. Tak, oficjalnie napisałem, że ta zimna krew, staram się zawsze ją zachować. To był po prostu przypadek, no upadł tak w mojej ocenie, akurat myślałem, że jest okej. Okay. No później miał te ileś tam tych punktów podparcia i niestety był faul. Ale mówię, no na dużo nam, dużo możemy, więc łatwo błąd. Także gdyby wyraźnie upadł na czworaka, tak, czy gdzieś tam do żółwia, to wtedy bym nie kopnął. No mówię, no zdarzyło się i trudno. Całe to spektrum wydarzeń, które miało miejsce później, Mirosław Okniński, który zapowiedział, że nie będziesz walczył na galach PLMA. Żałujesz tego, że tak to wszystko się potoczyło? Czy żałuję? Żałuję z tego względu, że byłbym już po kolejnej walce. Teraz byłby taki naprawdę zasłużony odpoczynek i przygotowywałbym się do kolejnych. Także wiedziałbym mniej więcej, jak to wszystko by wyglądało. A teraz po prostu wygląda to tak, że nie do końca wiemy jeszcze, gdzie będę się bił, czy gdzie, z kim. To wszystko jest w trakcie poszukiwań. A właśnie, czy ty zamierzasz jakoś tak, można powiedzieć, przycisnąć ten temat, no bo jesteś zawodnikiem, który moim zdaniem powinien walczyć jak najwięcej, tak, żeby nie zatracić tego ognia. Tak, no strasznie tutaj walczymy i szukamy, zobaczymy, no mam nadzieję, no w tym roku na pewno się nie uda, ale no chcę tutaj w przyszłym roku na początku ruszyć i żeby to jakoś szło w odpowiednim kierunku. Wiadomo, znowu może trafić się przegrana, ale chcę, żeby tych walk było jak najwięcej. Dobra, to poza kamerą, żebym dobrze nie pomylił. Ty teraz do S4 przyszedłeś? Nie. Aha. Tutaj są takie rozmowy, ale jeszcze... Okej, to jeszcze raz. Właśnie jak wygląda teraz też sprawa twojego klubu, bo gdzieś tam właśnie pojawiało się twoje nazwisko w kontekście klubu S4, gdzieś tam w innych miejscach. Tak, no od początku moja kariera, tutaj jestem związany z Tomkiem, z Szczepaniukiem, z Tajfunem i to absolutnie się nie zmieni. I owszem, jeżdżę też po Polsce, szukam sparring partnerów, uczę się w Ankosie, zapasów, byłem też w innych klubach na sparingach, także szukam, jeżdżę i po prostu tak moja sytuacja wygląda. Jeżeli chodzi o Tajfun, no to się na pewno nie zmieni, a czy będzie jakiś taki pomocniczy klub, który będzie mi pomagał, no jest to Ankos, tak, on zawsze mogę tam przyjechać, trener bardzo mi tam pomaga, za co jestem mu wdzięczny. Właśnie bardzo Andrzej Kościewski w takich pochlebnych słowach się o tobie wypowiadał, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, tak, że plus 5 na pewno do jakiejś twojej klasy zawodnika. Jestem mu bardzo wdzięczny za te słowa i dziękuję. I również za to, jaką wiedzę w ogóle nam przekazuje. Jest to świetny trener i naprawdę jestem zawsze szczęśliwy, jak tam jestem. Świetna atmosfera, wszyscy mi pomagają i naprawdę super wspominam. Mam nadzieję, że jak najszybciej znowu tam się pojawię. Świetnie, bardzo dziękuję w takim za poświęcony czas. Miłej imprezy. Dziękuję, również życzę miłej.